Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pełnomocniku Rządu, czy może Pan powiedzieć, dlaczego w tak małym stopniu Odra jest wykorzystywana do żeglugi śródlądowej, do przewozu towarów? Wiemy wszyscy doskonale, że taka żegluga jest opłacalna, a także ekologiczna i bardzo bezpieczna. Odra ma takie usytuowanie, że wręcz idealnie pasuje, aby ta rzeka była tak zwaną autostradą rzeczną dla towarów na przykład z południa na północ, a także w kierunku Berlina. Większość towarów w Belgii, a szczególnie w Holandii, przewozi się drogami wodnymi. Jedna barka może przewieźć wiele kontenerów. Byłoby to z wielką korzyścią dla naszych dróg, z których zniknęłoby wiele tirów. Chciałbym zapytać pana pełnomocnika rządu, ile środków unijnych zostało przeznaczonych w starej perspektywie finansowej na rewitalizowanie Odry, głównie pod kątem przeciwpowodziowym, a także czy ma pan wiedzę, jakie są przymiarki, czy w ogóle są takie przymiarki, jeśli chodzi o środki finansowe z nowej perspektywy, czy zostaną przeznaczone na doprowadzenie Odry do bezpiecznej żeglugi towarowej na poziomie europejskim, a także aby żegluga mogła odbywać się nocą, bo w Polsce tak jest, że niestety nocą ta żegluga się nie odbywa. Polska powinna się stawać coraz nowocześniejsza także pod względem szczególnie tej żeglugi śródlądowej. Wysoka Izbo, towary te, panie pośle, które są przewożone, już kończę, panie marszałku, z południa na północ, w jak największym interesie Polski powinny być przewożone Odrą. Obowiązkiem rządu, panie pełnomocniku, jest doprowadzenie do tego, aby jak największa część tych towarów była przewożona. Głos ma pan poseł Piotr Szeliga, Solidarna Polska.